Witam w kolejnym filmiku, tym razem z próbkami z perfumerii niszowej Lulua. Mamy tu różne zapachy, m.in. Zoologis, Gallagher, Etablip d'Orange, Peki, turecka marka niszowa. Mamy też, tak jak mówiłam, Zoologis dużo. Ja bardzo dużo Zoologis poznałam. Dużą część mam w postaci flakonów, natomiast odświeżam sobie niektóre zapachy. Jestem tutaj też krótki z Kerosin, Herbgam. Tutaj na przykład Wicked Good, czekoladowe z Gallaghera, o nich już opowiadałam. Guayarat, Olympic Orchids, akurat tego chyba nigdy nie poznałam. Z Herbgump, Iris Royal będę sobie odświeżała oraz Tonkę. Z Tonką raczej, jak dobrze pamiętam, Tonka Majestatic, pierwsze zetknięcie. Chociaż dużo zapachów tej marki, jak i Olympic Orchids, czy Orchids poznałam. No, mam nadzieję, że tym razem nie przesłoniłam mikrofonu. Tutaj mamy Wood Heaven's Kerosin. Jest to marka, którą bardzo lubię. Praktycznie większość poznałam, akurat Wood Heaven. Albo nie poznałam, albo nie do końca pamiętam. Tutaj mamy ząb mleczny Serge Lutel, Tons, różne wersje wymowy nazwiska. Ja już o tym zapachu opowiadałam w pewnym filmiku, jak również o dwóch Etablip d'Orange, właśnie z tej serii próbek. Też w owym filmiku opowiadam i owej właśnie czekoladzie, także może postaram się namierzyć ten filmik i podlinkować. Jest dużo Zoologii, z których już i tak mam flakony. Natomiast jeszcze sobie pewne rzeczy odświeżałam przed zakupem, także tutaj jeszcze one sobie pozostały. To jest na przykład ta próbka tego Le Flach du Déchet. Niestety one mnie rozczarowały. Ostatecznie użyły się tak dosyć jabłkowo, ale chyba nie w takim wydaniu, jak lubię. Takich kerosin, których ja wydaje mi się, że nie znam, to Sacred Memory będę albo poznawała, albo odświeżała sobie, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze nigdy nie poznałam, że mnie nie kojarzy. Nowy zapach z Anka Kus. O nim już wspominałam, ale jeszcze go nie testowałam. Jeżeli chodzi o te marki, ja mam dwa flakoniki aktualnie z kerosin, z Anka Kus mam jeden, z Herbgump mam dwa, jak dobrze liczę, z Eta mam bardzo dużo. Jeżeli chodzi o Zoologis, też bardzo dużo. Jeżeli chodzi o markę Serge Lutel i Tons, również bardzo dużo. Z Kerosin jeszcze Pretty Machine lipowe, ale inne od innych lipowych, od reszty lipowych zapachów, także ponawiać będę testy tego zapachu, ponieważ w pewnym momencie kusił mnie flakonik. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.